Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w pierwszym odcinku naszego Day. A na Skywalker, w trakcie filmowej sagi, na jego rodzimej planecie widzimy pas ostatni w episodzie drugim, gdy przełona ratunek swojej matce. Natomiast jego atego nie dane nam było zobaczyć tam ani razu, co jest bardzo ciekawe patrząc na to, że Vader przez wiele lat poszukiwał swojego dawnego mistrza i aż dziwne, że do głowy mu nie przyszło, żeby zasić na Tatooine, czy aby tam się Kenobi nie ukrywa. I myśląc nad tym zacząłem szukać w komiksach, czy Vader w ogóle w jakimś momencie czasu wrócił na Tatooine i udało mi się znaleźć aż trzy sytuacje, choć zapewne było ich więcej, w których Mroczny Rod postawił stopę na pełnej ważącego wszędzie piasku planecie. I w dzisiejszym odcinku po prostu wam o nich opowiem, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Na pierwszy ogień pójdzie sytuacja rozgrywająca się chwilę po pierwszym spotkaniu Kyradera. Opowiem Wam o tym w jednym z poprzednich odcinków, więc jeśli ktoś z Was jeszcze go nie widział, to zostawię link w opisie. Na dalszych stronach komiksu Skroka atakuje możemy przeczytać, że Seed udał się atatunić, żeby odbyć rozmowę z Jabu, na temat współpracy Hata z Imperium, gdyż tej rozmowy nie udało mu się przeprowadzić w fabryce z domniemanym wysłannikiem, którego perfekcyjnie udawał nasz ukochany przemytnik Han Solo. Mroczny rot w trakcie swojej wizyty w pałacu nie musiał długo się męczyć i Jabba już po krótkiej chwili powiedział, że nie zostawi w potrzebie, jak to określił, swojego przyjaciela. Przyjął ofertę Imperium i od tego momentu jego zasoby należały do Imperatora. Próbował jeszcze potem wynegocjować dla siebie godziwe wynagrodzenie oraz wsparcie w zabezpieczeniu towaru, niestety bezskutecznie. A jedyne co udało mu się ugrać, to zatrzymanie wejda na uczcie zorganizowanej na jego cześć. A w jej trakcie wysłannik Imperatora zaczął wypytywać gospodarza na temat, co ciekawe, Kenopiego. Jednakże na jego temat hat powiedział tylko, że czarnik przeszkadza w interesach. Ale oprócz tego przekazał ciekawszą informację. Chwilę później, gdy panowie na temat atrakcji na Tatooine, Jabba wspomniał, że słyszał pogłoski, jako B.B.I., który zniszczył gazdy śmieci i który był poszkrany w całej galaktyce, pochodził właśnie z tej planety, choć ciężko było mu w to wierzyć. No i dzięki temu Vader dowiedział się dużej ilości ciekawych informacji. Jednakże, jeśli chodzi o tę historię, to Sith na Tatooine dokonał jeszcze jednej rzeczy wartej uwagi i tu płynnie przechodzimy do punktu drugiego, mającego miejsce w komiksowym cyklu Darth Vader. Ten również opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po epizodzie czwartym, Jednakże bardziej skupię się na ale historie przedstawione w obu obucykach w niektórych momentach przepatają się ze sobą. I tu konkretnie chodzi o to, że na dalszych stronach akcji ze Skywalker atakuje, Luke musi zmieścić z Bobą fetem, który na zacenie Wade'a ma go porwać i przywadzić żywego lub przynajmniej dowiedzieć się jakichś ciekawych informacji. Finalnie jedyne co udało się łowcy nagród zrobić, to dowiedzieć się, że chłopak ma na nazwisko Skywalker, co akurat dla Sita było bardzo przydatną informacją. I w pierwszym zeszycie komiksu Darth Vader widzimy spotkanie Sita z Bobą, ale nie tylko, ponieważ obok Boby był jeszcze jakantan, czyli łowca nagród zesyłki, którego mogliśmy widzieć na przykład w Księdze Zaboby Feta. Wejdę zlecił obu panom różne zadania i to właśnie wtedy zlecił Fetowi, jak już wiemy, do z KOK, a Łukiemu przeprowadzenie tajnego agenta pracującego do imperatora. Inak nie jest to w tej historii najważniejsze, ale było to konieczne do opowiedzenia, żeby zrozumieć faktyczną sytuację, która ma miejsce w ostatnim zeszcie tego cyklu o numerze 25. one piłok pod tytułem Koda, w którym wejdę w trakcie oczekiwania na łowców, nudząc się, co jest bardzo ciekawe, że wejdę się nudził, postanowił ponownie złożyć wizytę tu z Kenu. I ile ta wizyta miała dokładnie taki sam przebieg jak ta w epizodzie drugim, to tym razem wejdę nie do całej osady, ponieważ jeden z suskanów się ostał i uciekł. Po jakimś czasie znalazł go inne pyłnie i a ten opowiedział im historię zniszczenia jego wioski i gdy ją słyszeli, uznaj Wedra za bóstwo i zrobili coś bardzo dziwnego, mianowicie wzniesi pomnik o jego czci. No, szczerze Wam powiem, że takie zakończenia się nie spodziewałem. I aż szczerze Wam powiem, jestem ciekaw, czy wejdę miał okazję zobaczyć swoją podobiznę na własne oczy. Choć myślę, że gdyby do tego doszło, to zostały prędko zburzona i to możliwe, że nawet osobiście przez samego mocznego roda. I opuszczając już tę historię, przejdźmy do ostatniej sytuacji mającej miejsce w serii komiksowej Darth Vader Mroczne Serce Sithów. Tam możemy usłyszeć o śledztwie, które Vader przeprowadził po epizodzie 5 i miało ono na celu odkryć, kto przez te wszystkie lata ukrył przed nim prawdę o jego synu. I pierwszym przystankiem jego podróży była właśnie Tatooine, a konkretnie zawito do domu Rasów. Tam razem z Doidem Śledczym przeszukał cały dom, a przede wszystkim warsztat, w którym Luke, ale też i wcześniej Anakin, majstykowali przy różnych maszynach. I widząc to wszystko, Vader zaczynał doznawać wspomnień związanych ze swoją mamą oraz Padme. zaczynając od jego wyrotu z Tatooine w epizodzie 5 Potem wściekłości po matki, gdy ta została poływana przez Tuskenów, Następnie rozmowy z ukochana Mustafa, a kończąc na pojedynku z rukiem. I przywołanie pamięcią tych trudnych chwil do podzieja mocznego do gniewu niestety nie mógł pozwolić sobie na to, żeby, jak to powiedział wcześniej do Doida, zniszczyć tych, którzy zatali przed nim prawdę, no bo nikogo tu nie było. I jedyne co wejdę w tym momencie zrobił, to z użyciem mocy wywołał lekkie części ziemi w miejscu, gdzie spoczywała jego matka. I to chyba miało być wyrazem jego wściekłości. Nie mógł inaczej to wyraził wściekłość właśnie w taki sposób. Ale chwilę później nadarzyła się dana okazja do wymierzenia Komuś karę, ponieważ napadli go piaci, jednak poładził sobie z nimi bez żadnego problemu. A zaraz potem udaje się z dojdem na kolejną planetę, żeby kontynuować śledztwo, ale to już inna historia, o której swoją drogą, jak i o w ogóle całej kwestii ukrycia, przed wejdę prawdy o ruku, jeśli będziecie chcieli, mogę zrobić podej taki wieki osobny odcinek, nie wiem czy tam wyszłoby z 10 czy 15 minut, na pewno byłby to troszeczkę dłuższy odcinek. Więc jeśli byście chcieli, to napiszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie taki odcinek zrealizuję, bo jest to myślę dość ciekawa historia i fajnie byłoby sobie opowiedzieć w takim jednym wielkim odcinku. Natomiast w tym odcinku to już będzie na tyle, także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku naszego day, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa! Pa.